Zainteresowała mnie seria gynekosmetyków i badania DNA, żeby dopasować do tego odpowiedni program dotyczący urody kobiety. I tak od słowa do słowa z Agnieszką zobaczyliśmy, że mamy bardzo podobne myślenie, zwłaszcza jeżeli chodzi o kobiety, kobiety w biznesie, które nie mają czasu, które chciałyby cały czas walczyć z tym, że skóra była zdrowa i piękna. I tak z różnych rozmów okazało się, że mamy wspólną płaszczyznę i możemy wzajemnie coś fajnego stworzyć i promować. Dopasowują ten czas dla mnie. Ja nie muszę szukać nowych linii kosmetycznych, nie muszę szukać zabiegów, które są dla mnie adekwatne do mojej skóry, do mojego wieku, do moich potrzeb. Tutaj dzięki tym rozmowom i takim dobrym wywiadzie ja wiem, co jest dla mnie dostosowane i mogę się podać zupełnie tutaj w ręce całego wszystkich pracujących. I to jest coś, co polecam każdej kobiecie, żeby się nie bała tego, żeby udać się do takiego profesjonalnego miejsca i żeby eksperci sami to dobrali, bo jeśli miały same szukać po półkach i do odpowiedniej marki kosmetyków, to podejrzewam, żeby się popełnili wiele błędów. No ja nie tych błędów już nie popełniam, bo mam tutaj Instytut Babiany, mam cały zespół i wiem, że jestem w dobrych rękach, więc bardzo polecam, to jest optymalizacja czasu i też kosztów. Jeżeli chcę robić miliony, to muszę wyglądać jak milion dolarów. Owszem, mężczyźni na początku badają kobietę, czy jest tam tyle profesjonalna, czy to jest tylko wygląd, czy coś jest w środku, ale to bardzo szybko, po krótkiej merytorycznej rozmowie, jest ten temat rozwijany. Mogę wręcz powiedzieć, że kobiecość pomaga w biznesie, jeżeli to oczywiście idzie w parze z wiedzą, z merytoryką i doświadczeniem. Tego się nie boję, a wiem, że też dzięki przyjemnemu wyglądowi i dbałości i pokazywaniu się, że jest kobietą, a nie mężczyzną, to wiele kontraktów, wiele rozmów skończyło się owocnym sukcesem i owocami odpowiednimi.